słońce wyjrzało, ale na krótko. Od jutra znów schowa się za chmurami. Sprawdźmy, co jeszcze wydarzy się w pogodzie w najbliższych godzinach. Małgorzata Rumszak, oto szczegóły prognozy. Po chwilowych rozpogodzeniach Pomorze znowu dostaje się pod wpływ ośrodków niskiego ciśnienia. Od zachodu zbliża się Zatoka Niżowa, związana z centrum utworzonym nad Wyspami Brytyjskimi. I jutro ten niż przesunie się nad Morze Północne i wejdzie w rejon ciśnień bałtyckich. Napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie z zachodu. W nocy początkowo będą jeszcze większe rozpogodzenia, ale nad ranem zachmurzy się i miejscami popada już słaby deszcz. Powieje do 30 km na godzinę. Na termometrach od 3 do maksymalnie 6 stopni. Ciśnień w Gdańsku wynosi 1005 hektopaskali i spada. Wtorek będzie pochmurny, do tego popada deszcz i mrzawka. Wiatr nadal będzie słaby i umiarkowany. Termometry pokażą od 7 do maksymalnie 9-10 stopni. Ciśnienie dalej będzie spadać. Na Bałtyku w nocy wiatr południowy do południowo-wschodniego. Wiatr będzie do 4 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr będzie zmieniał kierunek na południowo-zachodni. Prędkość utrzyma się na podobnym poziomie. Dziękuję za spotkanie. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.